Stanisław Przybyszewski. Wczoraj i dziś. Dokładnie tak, moi państwo, witajcie bardzo serdecznie. Mówi dla państwa Mateusz Piotrowicz, a to jest krótka relacja z właśnie tego wydarzenia, które odbyło się w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wągrowcu przy ulicy Klasztornej 17a. Na waszych ekranach w tym momencie widzimy wykład. Profesor Gabriely Matuszek na temat Stanisława Przybyszewskiego, kiedy to opowiadała o jego przeszłości, o jego różnych przygodach i nie tylko. Jak widzimy, na ekranach ludzi było całkiem sporo. Praktycznie tutaj aula była zapełniona widzami, uczniami, nauczycielami i innymi ważnymi osobistościami związanymi z Wągrowcem i jego życiem. W tym momencie mamy właśnie tutaj różne ważne osobistości, które podziękowały pani Gabrieli za wykład. Wykład, którego udzieliła na temat Przybyszewskiego. Godzinny wykład praktycznie. Mamy też także, jak widzimy, podziękowania od burmistrza Wągrowca. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, wykład był bardzo fajny na temat Stanisława Przybyszewskiego i schało się tego bardzo, bardzo przyjemnie. Następnie mieliśmy panią Agnieszkę Grzelak, która miała dla nas uszykowany tutaj motyw światła i ciemności w prozie Stanisława Przybyszewskiego. Również tutaj teksty o Przybyszewskim czytane przez panią Agnieszkę. Na końcu musiał odbyć recital. Recital, który troszeczkę się przesunął, ale nie było z tym większego problemu. Wszyscy oczekiwali na Michała Karola Szymanowskiego, który miał zagrać tutaj utwory Chopina, pianistę młodego pokolenia, który za chwileczkę miał pojawić się na scenie. Tutaj przemówienie redaktora naczelnego Głosu Wągrowieckiego i właśnie owy tutaj pianista, który grał utwory Chopina. Były one bardzo fajne, przyjemnie się tego słuchało i to było zakończenie jakby tutaj krótkiej relacji i zakończenie całej mini imprezy związanej ze Stanisławem Przybyszewskim. Dziękuję państwu za uwagę. Mówił dla państwa Mateusz Piotrowicz dla Głosu Wągrowieckiego.